Witam. Jesteśmy w klubie w Warszawie. Jest z nami, dzisiaj było prowadzone seminarium, jest z nami trener Witold Kostka. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No, szkolenie było, wprawdzie seminarium było jednodniowe, ale widziałam tutaj po uczestnikach, że dał trener im wycisk. Myślę, że byli zadowoleni, ale to trzeba ich zapytać, nie mnie. No co, Igor zadzwonił do mnie, zapytał, czy bym nie poprowadził seminarium. Mówię, dlaczego nie, a więc jestem tu dzisiaj. Zrobiliśmy dwa treningi. Pierwszy trening było dużo techniki bokserskiej, drugi trening był kickboxing K1. Również techniki, od prostych technik do różnych kombinacji. Tak jak widziałaś, zawodnicy byli zadowoleni. Myślę, że Igor tak samo. Jest super. Widać było, że trener tutaj cały czas czuwał nad przebiegiem tego seminarium, nad każdym poszczególnym elementem, nad każdym poszczególnym ćwiczeniem. No tak, po to tu właśnie przyjechałem, prawda? Jeżeli przyjechałem i mam jakąś technikę swoją pokazać i to wiadomo, trzeba chodzić, poprawić, żeby to było poprawnie. Żeby to faktycznie nie siąść sobie i powiedzieć, a zróbcie lewy, prosty, prawy low kick, sobie siąść, pogadać. Tylko jestem tu po to, żeby pokazać, poprawić, porozmawiać, jak sądzą o tym i o to chodzi tu w tym wszystkim. Tutaj wśród osób, które brały udział w seminarium, są osoby, które też przygotowują się do poszczególnych walk w poszczególnych federacjach. I taki właśnie dodatkowe takie seminarium, które tutaj trener Igor Kołacin zorganizował z trenera udziałem, tak jakby wzbogaca też ten warsztat, troszeczkę szlifuje pod kątem też kolejnych walk. Na pewno i dla mnie to jest jakaś jak i reklama, tak i kolejne doświadczenie, bo też przyjeżdżając na takie seminaria, też poznaję innych ludzi, też widzę, jak oni trenują w klubach swoich, coś można nawet i nowego, i z trenerem pogadać, coś nowego wprowadzić, i on zobaczy coś nowego i tak w sumie powinniśmy sobie jeździć, wspólnie pomagać, żeby ten polski kickboxing był dobry, bo jest dobry, a że jeszcze lepszy był. Jeśli chodzi o trenera podopiecznych, no zeszły rok raczej chyba trener zalicza do udanych, a nawet bardzo udanych. Myślę, że tak. No, zawodnicy jak i na Fenie, jak i na DZF-ie i Adam Wieczorek UFC i Spartan, Mistrzostwa Świata Michał Królik, także były sukcesy, dobry rok. Myślę, że ten rok będzie taki sam, oby nawet i lepszy, to by było super. Mogę się pochwalić, że już niedługo buduję klub, będę miał swój własny klub. Myślę, że w kwietniu będzie otwarcie, także zaproszę parę osób. Chciałbym zareklamować go. Również chciałbym, jestem tym trenerem kadry w low kicku, chciałbym tą kadrę również zapraszać do mnie, robić konsultacje u mnie w klubie, żebyśmy się jakoś z tą kadrą przygotowali do tych Mistrzostw Europy tegorocznych, Pucharów Świata. Także jakieś tam plany są, cieszy mnie to, lubię to robić, żyję tym i chcę po prostu do przodu iść. O. A gdzie klub będzie się znajdował, jaka będzie jego lokalizacja? No, dla osób, które nie będą mogły być siłą rzeczy na otwarciu, a gdzieś tam będą chciały zajrzeć do trenera. No wiadomo, jestem z Katowic, tak, osiedle Giszowiec, jest to niedaleko Katowic centrum. Także ode mnie praktycznie z osiedla 4 km jest klub w dobrym miejscu. Może nie aż taki duży, ale będzie fajny. Myślę, że jak przyjadą ludzie, zobaczą. Będę na pewno jakieś seminaria robił. Mam kontakt z Holendrami, tam Siam Jim. Chcę ściągnąć na przykład Tajfuna Ismaila Zara, który też poprowadziłby seminarium. Z Igorem tu też żeśmy rozmawiali, żeby go tutaj ściągnąć. Także jakieś tam fajne plany są. Myślę, że to wypali. Śmiało będą mogli przyjeżdżać zawodnicy z Polski. Ja jestem otwarty jak najbardziej na współpracę. Czego możemy spodziewać się w tym roku, w najbliższym czasie? DSF Wrocław, moje rodzinne miasto, będzie też, zdaje się, tam trenera zawodnik. Tak, będzie tam. Zawodnik jeden mój właśnie walczył na DSF-ie w Wrocławiu. I jeszcze jedna impreza DSF-u jest w Warszawie, także w sumie dwóch zawodników. Jeden będzie tu, jeden będzie tu. Następne co? W marcu Mistrzostwo Polski K1 w Wrocławiu. Szykuje się Spartan, szykuje się w kwietniu DZF na Torwarze. Szykuje się UFC z Adamem Wieczorkiem. Także plany są naprawdę. Puchary Mistrzostwa Polski Low Kick, gdzie jestem trenerem kadry. Puchary Świata, no i na jesień Mistrzostwa Europy, tak? W Bratysławie na Słowacji. Czyli śląskie topnięcie.
Myślę, że będzie. Kamila Janela, śląskie tępnięcie. No i fantastycznie. A tak na zakończenie, żebyśmy rozstali się w takim humorystycznym akcencie, raczej w dobrym tonie. W tym roku odbył się też pierwszy bal PZKB, tak? Miał okazję trener tam uczestniczyć. Jak postrzega trener rozwój PZKB w ostatnim czasie, współpraca z DSF-em? No ten rok też obfitował na tym polu jakby w duże sukcesy i duże przedsięwzięcia. To bal był super, naprawdę fajna rzecz. Od dawien dawna nie był taki imprezy, była teraz. Bardzo fajna impreza, fajne nagrody. Fajnie w ogóle było się spotkać z trenerami z całej Polski i z działaczami Polskiego Związku, z prezesem. Tak zawsze spotykamy się gdzie, na Mistrzostwa Polski, Pucharach Świata, gdzieś dają się, to jest szybko rozmowa. Wiadomo, tu są obowiązki, ring, tarcza, hotel, opoczynek. A tu fajnie wszystko na luzie było, siąść, pogadać sobie, pośmiać się z rodzinami. Uważam, że super sprawa. Właśnie też zapomniałem powiedzieć, że 7 kwietnia organizuję też, robię tą ligę, Polską Ligę Kickboxingu razem z Piotrem Siegoczyńskim, z Polskim Związkiem i będzie rano Polska Liga Kickboxingu, a wieczorem taka mała gala właśnie pod Polskim Związkiem Kickboxingu, także tym muszę się też pochwalić. Też będą właśnie z Siamu przyjadą Holendrzy. Może też zawalczą. W tamtym roku zrobiłem właśnie taki mecz mały Polska-Holandia, Siam Jim kontra Paco. Były bardzo fajne, ciekawe walki. 7 znowu robię. Tyle. To dziękujemy ślicznie. Nie męczę już tutaj, bo po całym dniu pracy, ciężkiej pracy. Na pewno trenerowi też już się marzy powrót do domu. Ja od siebie życzę samych sukcesów, dalszych sukcesów dla trenera, trenera podopiecznych. No i mam nadzieję, będziemy się widzieć w kwietniu na otwarciu klubu. Dziękuję, zapraszam. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy. Dziękuję.